Szlak europejski już gotowy. Po kilku miesiącach remontu można przejechać prostym jak stół odcinkiem z Bojszowa do Kleszczowa w gminie Rudziniec. Dzięki wsparciu województwa śląskiego, zarządu województwa śląskiego, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 17 milionów. Chciałbym przypomnieć, że niedawno otwieraliśmy dwa mosty, gdzie też dostaliśmy duże wsparcie z województwa śląskiego. To most w Ławniowicach i most w Leboszowicach. 25 lipca podczas pikniku na szlaku europejskim przy dźwiękach orkiestry oficjalnie przecięto wstążkę na nowej drodze. Mieszkańcy nie kryli radości z inwestycji. Czy cieszy Was nowa droga? No, po tylu latach mordęgi ze starą drogą, no na pewno. Piękna droga. Mówimy, że wjeżdżamy jak na autostradę. Inaczej się jeździła, inaczej teraz. Warunki są znakomite. To jest droga super. Ten chodnik to jest pół życia. Długo wyczekiwany remont ruszył jesienią zeszłego roku. Prace nie były łatwe. No, przebudowaliśmy wszystko. Od podstaw zmieniliśmy nieco technologię ze względu na to, że przyszedł okres jesienny i nie zdążylibyśmy zastabilizować podbudowy i wykonać tych wszystkich warstw bitumicznych, gdyby nie to, że zmieniliśmy trochę technologię i zrobiliśmy stabilizację cementem i cementem i masą bitumiczną. Inwestycje udało się doprowadzić w określonym czasie do końca. Remont odcinka od Bojszowa do Kleszczowa kończy wielką inwestycję pod nazwą Szlak Europejski. No to taka, można powiedzieć, chwytliwa nazwa, ale jest to jedna z ważniejszych dróg powiatu gliwickiego, która łączy drogę wódzką 408 z drogą, właściwie z autostradą, z A4, można tak powiedzieć. Dodajmy, że łącznie wyremontowano blisko 10 km jezdni. W starostwie powiatowym w Gliwicach gościła kilkunastoosobowa delegacja z Ukrainy. Przyjechali w ważnym celu. Polska wprowadziła bardzo udaną reformę samorządową i wiemy, że w powiecie gliwickim funkcjonuje bardzo sprawny samorząd. Dla naszych partnerów ukraińskich bardzo ważne jest nie tylko wysłuchać polskich ekspertów, ale też zobaczyć na miejscu źródło polskiego sukcesu. Ukraina przygotowuje się do wprowadzenia reform decentralizacyjnych, stąd też wizyta w starostwie. Jest mi niezmiernie miło, że moglibyśmy być cząstką tego wojażu ich po Polsce, gdzie nabierają tej praktyki, uczą się, po prostu się uczą, chcą się uczyć i to jest niesamowite i jestem bardzo usatysfakcjonowany, że my jako powiat gliwicki mogliśmy cząstkę tej nauki im przekazać. Podczas spotkania przybliżono zasady funkcjonowania samorządu w Polsce. W formie prezentacji zaprezentowano także działanie powiatu gliwickiego. Bardzo my się cieszymy, że jesteśmy zapraszani w ogóle na te takie szkolenia samorządowców, żeby uczestniczyć w tych procesach wymiany doświadczeń Polski, jaka w tym roku ma 25 lat samorządzenia. Na pytania gości odpowiadał doświadczony samorządowiec i członek zarządu powiatu Jacek Zarzycki. Pytali o to, skąd bierzemy pieniądze, na co bierzemy pieniądze, jakie zadania realizujemy. No widać, że chcą naprawdę dużo tego od nas pozyskać, żeby przełożyć to na swoją terytorium. Wszystkie wątpliwości starano się wytłumaczyć. Dla Ukraińców znalezienie odpowiedzi na dręczące ich pytania było bardzo ważne. Chcą przecież przełożyć polskie doświadczenia na ukraiński grunt pod tworzenie samorządnego, nowoczesnego państwa, które chce wstąpić w szeregi Unii Europejskiej. Bez tego nie ma skutecznego państwa. Tak jak zapisane jest w polskiej konstytucji, samorząd gminny jest najważniejszym poziomem realizacji władzy państwowej, dlatego że władza powinna być najbliżej do mieszkańca. Dodajmy, że goście z Ukrainy przebywali w województwie śląskim w ramach wspólnego działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz szwajcarskiego projektu DESPRO, przygotowującego ukraińskie samorządy do wdrożenia zaplanowanych reform decentralizacyjnych. W najlepsze trwają prace remontowe w przychodni w Knurowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. To była bardzo długo wyczekiwana modernizacja przez pacjentów, ale także i przez powiat.
Szczęśliwie dobiegł końca proces przekazywania w użytkowanie obiektu, także nie mogliśmy wcześniej inwestować, ponieważ obiekt był własnością gminy. Gmina przekazała w 2013 roku obiekt w użytkowanie starostwu. Prace ruszyły w październiku zeszłego roku. Remont jest kompleksowy. Zaczęliśmy właśnie od wymiany okien, po to, żeby w zimie można było prowadzić remont wewnątrz. W kwietniu tego roku został zakończony pierwszy etap przebudowy i zostały oddane gabinety podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i na piętrze zostały oddane pomieszczenia rehabilitacji dzieci. Ukończono więc już 1/3 całego budynku, w tym wymieniono dach. W pierwszym etapie oddano także do użytku windę, która ułatwi dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym oraz mamom z wózkami. Po remoncie cały obiekt będzie dostosowany do wymogów rozporządzenia ministra, będzie spełniał nie tylko wymogi, ale będzie też spełniał oczekiwania na ówczesne czasy dla pacjentów. Obiekt zostanie także termomodernizowany dzięki środkom od knurowskiego samorządu, który sfinansował także wymianę okien, która kosztowała 120 tysięcy złotych. Całość remontu, który ma się zakończyć we wrześniu 2016 roku, szacowana jest na około 3 miliony złotych. Mnie najbardziej cieszy, bo o to walczyłam jeszcze też jako radna, zdecydowana poprawa warunków dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci, które potrzebują rehabilitacji. Na pewno dzieciaczki będą miały takie warunki rehabilitacji i panie, które rehabilitują, na jakie zasługują. Poprawą warunków cieszą się już także pacjenci, którzy korzystali z filii przychodni z Kazimierza Wielkiego przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej. Radości nie kryją także lekarze. Nareszcie doczekałam się chwili, kiedy mogę pracować w warunkach takich godnych naszej profesji. Pacjenci są bardzo zadowoleni. Wchodząc tu, to wchodzę zupełnie jakby gdzieś do innej krainy. Co dokładnie się zmieniło? Obiekt został kompletnie zmodernizowany. Są gabinety odpowiedniej wielkości, dobrze wyposażone, jest rejestracja, poczekalnia, sala zabiegowa, toalety. Słowem, jest nowocześnie i komfortowo. Właścicielem tego budynku jest lokatorsko-własnościowa spółdzielnia mieszkaniowa i Zespół Opieki Zdrowotnej w porozumieniu ze spółdzielnią doprowadził do tego, co tutaj widzimy. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 340 tysięcy złotych, z czego zdecydowaną większość dała lokatorska własnościowa spółdzielnia mieszkaniowa. Powoli kończy się remont pierwszego odcinka ulicy Dolna Wieś w gminie Pilchowice. Bardzo dla nas ważne jest, żeby pozyskać jak najwięcej funduszy z zewnątrz. Zdecydowaliśmy z panem wójtem gminy Pilchowice, z naszymi radnymi powiatowymi i gminnymi, że pierwszy etap robimy w tym roku za pieniążki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To była bardzo zniszczona droga, która od lat wymagała remontu. Jest to taka dość trudna inwestycja, dlatego że domy na Dolnej Wsi są bardzo blisko krawędzi jezdni i położenie takie geologiczne jest też bardzo trudne, dlatego trwają jeszcze takie dodatkowe prace, odwadniające też. Remont całej trasy jest bardzo kosztowny i powiat od dawna starał się o pozyskanie pieniędzy na te inwestycje ze środków zewnętrznych. Udało się dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Prace rozpoczęły się w kwietniu. Myślę, że inwestycja do końca sierpnia powinna być zakończona, a na wiosnę będziemy to kontynuować, ten drugi etap. Myślę, że wygramy ten drugi konkurs Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W tym roku wyremontowany został ponad kilometr drogi wraz z chodnikami, skrzyżowaniami, zjazdami, poboczami, rowami oraz kanalizacją deszczową. Droga otrzymała nową nawierzchnię o odpowiedniej nośności, której konstrukcja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi wymogami. Koszt inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego 50% to dofinansowanie z Narodowego Programu. 500 tysięcy dołoży gmina Pilchowice, a resztę finansuje powiat. W Gliwicach jest ich ponad 600. W dzień i w nocy stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko miasta, ale i całego powiatu. Mowa o policjantach gliwickiego garnizonu, którzy 13 lipca obchodzili swoje święto. Oficjalne uroczystości odbyły się w Auli Politechniki Śląskiej. To był bardzo pracowity rok dla gliwickich funkcjonariuszy. Policjanci nie narzekali, chyba nie było takiego dnia, aby narzekali na brak pracy.
Funkcjonariusze strzegą bezpieczeństwa i porządku nie tylko w Gliwicach, ale i w całym powiecie. Przede wszystkim jako tutaj reprezentant powiatu gliwickiego no, chciałam wyrazić takie zadowolenie z faktu, że już w Pyskowicach kończy się remont obiektu, w którym już będą pracować policjanci w naprawdę godnych i właściwych warunkach. No, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, to również jak najbardziej na pewno mamy tutaj powód do satysfakcji, do podziękowań. W uroczystościach wziął udział śląski komendant wojewódzki Jarosław Szymczyk. Jak oceniał gliwicki garnizon? Generalna ocena garnizonu gliwickiego przez kierownictwo śląskiej policji od wielu lat jest bardzo wysoka. My bardzo cenimy sobie codzienną służbę i pracę policjantów i pracowników tego garnizonu, bo efekty, które osiągają tutaj na ziemi gliwickiej, w mieście i w powiecie, plasują w ścisłej czołówce śląskiego garnizonu. W dowód uznania blisko 300 policjantów otrzymało wyróżnienie i awanse na wyższe stopnie. Oficjalnie ogłoszono także zmiany, jakie zaszły w gliwickiej komendzie. Na emeryturę odszedł bowiem dotychczasowy komendant Krzysztof Sowula. Jego stanowisko objął inspektor Dariusz Augustyniak. Garnizon opuścił także pierwszy zastępca komendanta Marek Nowakowski. Podinspektor został komendantem miejskim w Piekarach Śląskich. Od początku lipca w Knurowskim Szpitalu gości grupa studentów z Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. Przyszli lekarze uczą się fachu od swoich starszych kolegów, przy okazji szlifują też język. Cieszy nas to, że oni tak naprawdę bardzo szybko się uczą języka polskiego. Polska im się bardzo podoba, chcieliby tu zostać. Oczywiście jest cała procedura nostryfikacji, natomiast cały czas podejmujemy duże wysiłki, aby na Uniwersytecie Medycznym w Kijowie dokonać zmian w zakresie nauczania, tak aby ta nostryfikacja dyplomów była dla nich jak najkrótsza. Już po kilku dniach pracy studenci byli zachwyceni. Mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo wykształcone ludzi, lekarze, wszystko. I mogę powiedzieć, że jeszcze w pracowni rezonansu czasu dużo spędzam i w laboratorium. Więc to naprawdę te oddziały, które tu są fajne. Studentom podobają się także metody leczenia oraz podejście do pacjentów. Вони отримують всю допомогу. Шпиталь має всю медичну техніку, має все. Tutaj lekarze mają wszystko, żeby pomóc pacjentom. Jest sprzęt, są metody leczenia, pacjenci są traktowani na bardzo wysokim poziomie. U nas ten poziom i dostępność jest mniejsza. Praktyki studenckie w Knurowskim Szpitalu są jednym z elementów porozumienia o współpracy, jaką ten zawarł w zeszłym roku z Kijowskim Uniwersytetem Medycznym. Rekordową liczbę widzów przyciągnął występ wirtuoza fletni pana, fletu bocznego i skrzypiec. Mowa o Edwardzie Simonie, który ma w powiecie gliwickim i nie tylko sporo fanów. Muzyk wystąpił 9 sierpnia w Pławniowicach podczas szczególnego koncertu. Koncertu jubileuszowego z okazji 130 lat pałacu. To bardzo ważny obiekt na mapie historycznej Śląska. Z pewnością ten obiekt jest taką perełką, której, a zwłaszcza teraz po tym wyremontowaniu, w dużym promieniu się nie znajdzie. To bez takiej fałszywej skromności, ale mogę powiedzieć, że na pewno drugiego takiego w pobliżu nie ma. Pałac oraz cały zespół pałacowo-parkowy rocznie odwiedzają tysiące turystów. Główną opiekę nad nim sprawuje od 26 lat ksiądz Krystian Worps. Jak opowiadał podczas koncertu, by utrzymać obiekt w dobrym stanie, potrzeba wiele pracy i wysiłku. Tym bardziej, że na co dzień pałacem zajmują się raptem 3 osoby. Jak będzie trochę takich ludzi dobrej woli, chętnych do pomocy, potrafiących też docenić dobro kultury, bo wobec kultury, wobec historii trzeba wielkiej pokory i jeżeli do tego się w ten sposób nie będzie podchodziło, to daleko się nie zajdzie. Daleko niestety nie zajdzie się też bez środków na utrzymanie zabytku. Dlatego też podczas koncertu była zbierana ofiara na ten cel. Publiczność chętnie wspomogła, gdyż i ona zdaje sobie sprawę z tego, jak cenny jest pławniowicki pałac. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że mamy taki obiekt na naszym terenie i oczywiście każdy swoją cegiełkę chce dołożyć i między innymi też po to jesteśmy. Z racji tego krągłego jubileuszu nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń. Te ksiądz Worps otrzymał między innymi z rąk przedstawicieli powiatu gliwickiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Frejna oraz pani skarbnik Marii Owczarzak-Siejko. Chcemy bardzo serdecznie podziękować za taką promocję naszego powiatu. Staramy się jak możemy, żeby ta miejscowość
i wszystko, co jest związane z terenem pałacu, piękniało nam z roku na rok.